Wacław Pintal, witam Państwa w kolejnym programie Pytamy Wprost. Przedstawiłem kilkanaście dni temu kawalera medalu Sigillum Civis Virtuti. Dziś kolej na honorowego obywatela miasta Tarnobrzega, który to tytuł w tym roku otrzymał pan Ryszard Jania. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan Ryszard Jania jest prezesem zarządu Pilkington Automotive Poland, a więc dwóch zakładów produkcyjnych produkcji szyb samochodowych w Sandomierzu oraz w Chmielowie koło Tarnobrzega. Jest country managerem grupy NSG w Polsce. Grupa ta jest właścicielem zakładów Pilkington. W latach 90. był pan przez 4 lata wicewojewodą tarnobrzeskim. Jest pan inicjatorem i prezesem zarządu klastra wschodniego Sojuszu Motoryzacji. Porozmawiamy o tym klastrze, bo to dosyć nowa inicjatywa i nie za bardzo wiemy, na czym polega. Jest pan osobą zasłużoną dla Tarnobrzega i zasłużoną dla Nowej Dęby decyzją rad tych właśnie miast. Otrzymał pan tytuł top menedżera branży motoryzacyjnej w Polsce, a z grupą NSG Pilkington związany jest od 1995 roku. Nie wiem, czy jest w Polsce menedżer, który tak długo z jednym podmiotem gospodarczym, w tym wypadku Pilkingtonem i później NSG, byłby związany. Czy pan zna tak tę branżę, żeby powiedzieć, że jest więcej takich menedżerów? Znaczy, przyznam się, że faktycznie, jeśli można zażartować, to jestem takim dinozaurem swojego typu i jest raczej dużo zmian w ogóle, jeśli chodzi o zarządzanie przedsiębiorstwami, firmami i w branży motoryzacyjnej również. Natomiast to jest tylko efekt tego, że jednak tutaj było co robić. Od 1995 roku praktycznie jesteśmy w całym ciągu rozwojowym. Budujemy zakłady, rozwijamy nowe linie produkcyjne, zatrudniamy osoby, mamy nowych dostawców, mamy nowych odbiorców. W związku z tym wydaje mi się, że te lata spędzone tutaj były niezwykle ciekawe i są niezwykle ciekawe i będą niezwykle ciekawe. Także myślę, że jeszcze parę lat będzie można dołożyć do tego wyniku. Oby tak się stało, serdecznie tego panu życzymy. Panie prezesie, tytuł honorowego obywatela miasta Tarnobrzega. No, to zapewne zaszczyt, ale z czym ten tytuł wiąże się dla pana? No jest to niewątpliwie zaszczyt, jest to niewątpliwie wyróżnienie. Okoliczności, w jakich się o tym dowiedziałem, czy dowiedzieliśmy razem z żoną, też były, powiedziałbym, wyjątkowe, bo akurat otrzymaliśmy wiadomość, kiedy byliśmy 10 tysięcy kilometrów od Tarnobrzega w Tokio. To tylko podkreślić może tą wagę i szczególność tego wyróżnienia. Natomiast oczywiście w dzisiejszym świecie nie ma takiej możliwości, żeby sam jedyny człowiek mógł coś zdziałać i potrzebne są zespoły, potrzebne jest wsparcie innych osób. Szczególnie na początku kariery zawodowej, bo jednak tak sądzę, to wyróżnienie związane jest przede wszystkim z moim życiem zawodowym, ale również tą społeczną działalnością, którą na dosyć szeroką skalę prowadzę. I gdyby nie pewne osoby, które i ukształtowały moje podejście zawodowe, czy ukształtowały również moje życie zawodowe tu na tym terenie, no to na pewno tego wyróżnienia by nie było. I na pewno do takich osób mogę zaliczyć mojego pierwszego przełożonego, pana Leszka Skarbka, z którym miałem okazję zaczynać pracę zawodową jeszcze nad Polskim Morzem w Mielnie Unieściu, kiedy byłem zastępcą kierownika ośrodka sanatorium nowczasowego. Ale później już na tym terenie, kiedy się pojawiłem na początku lat 90., to taką osobą, która właściwie tknęła mnie na jakieś nowe tory, no to bez wątpienia ówczesna pani wojewoda Janina Sagatowska. Później w momencie zmiany, przejścia do biznesu, czy powrotu do biznesu, można powiedzieć, no to też osoby takie jak Jonas Borup, Finn, czy Pat Zito, Australijczyk włoskiego pochodzenia, no to były osoby, które też podjęły ryzyko, też zaufały, no i też rzuciły na szerokie wody, z których udało się jakoś wypłynąć. Tak mi się wydaje.
Panie prezesie, wspomniałem, że był pan przez 4 lata wicewojewodą tarnobrzeskim. Jeśli można powiedzieć, że jest to funkcja troszeczkę polityczna, to rzeczywiście tak było. I była to ostatnia funkcja polityczna w pana dotychczasowym życiorysie. Nie wierzę, żeby osoba z tak wielkim dorobkiem i doświadczeniem w polu biznesowym nie otrzymywała propozycji politycznych, to znaczy kandydowania na posła, kandydowania na senatora, czy europarlamentarzystę. Z tego, co wiem, to pan się przed tym bardzo broni. Czy tak już będzie zawsze? Może zaczynając od początku. Faktycznie te czasy to był początek po zmianach. I tej polityki jeszcze tak mocno nie było widać. Ona dopiero gdzieś tak w połowie lat 90. zaczęła być mocniej i mocniej widoczna. I te takie kaskadowe zmiany w urzędach, co dzisiaj chyba osiągnęło swój szczyt, jeszcze nie miały miejsca. I sądzę, że to był właśnie taki moment, kiedy można było postawić na osobę zupełnie z zewnątrz, co pani wojewoda wtedy zrobiła. Dzisiaj to by po prostu nie wyszło. Owszem, propozycje były, pojawiają się, ale będąc tu, gdzie jestem, prowadząc firmę, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się w coś zaangażować politycznie na dzisiaj. Po prostu trzeba współpracować ze wszystkimi dla dobra tego, co się tutaj dzieje, bo my mamy świadomość tego, że nie jesteśmy tylko firmą produkcyjną. Działamy w jakimś społeczeństwie, na jakimś terenie, w związku z tym wpisujemy się w całą działalność życia społeczno-gospodarczego, szczególnie patrząc na nasz rozmiar tego, co się tutaj dzieje. Panie prezesie, w pana 24-letnim związku z firmą Pilkington był epizod najbardziej, chyba można powiedzieć, dramatyczny. Mam na myśli powódź z 2010 roku. Walkę o obronę zakładu i walkę o to, żeby można było produkowany tam produkt, towar, szyby samochodowe, w jakiś sposób dostarczyć do europejskich fabryk, które czekały z montażem, tak jak to się teraz dzieje, na styk, bo nie ma już magazynów przy fabrykach, tylko się dostarcza tirami towar prosto na taśmę produkcyjną, a tutaj nagle nie mamy jak wywieźć szyb z huty w Sandomierzu. Może pan wspomnieć troszkę o kulisach tamtych działań? Faktycznie, no był to okres niezwykle, niezwykle trudny. Samo położenie wcześniej huty szkła okiennego i dzisiaj grupy NSG na tym terenie, no od początku było ryzykowne. Natomiast było, jest i na pewno będzie. W międzyczasie dokonano dużych zmian, jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką wodną i to na pewno poprawiło bezpieczeństwo dzisiaj. Ale w 2010 roku faktycznie ta sytuacja była krytyczna. Można powiedzieć, że no byliśmy takim prawdziwym polem walki, bo i różnego rodzaju pojazdy wojskowe, pojazdy straży pożarnej, To była baza taka właśnie, skąd wyruszały, czy helikoptery, prawda, skąd wyruszały na umacnianie wałów, na budowanie czy rozkładanie worków, na obserwację również stanu wody. Cała załoga była zaangażowana. Myśmy wtedy, nie tylko zakładów grupy Pilkington, czy Pilkington Automotive, czy Pilkington Polska, ale również zakładów, które funkcjonują na tym terenie, no plus jeszcze mieszkańcy osiedla, które tam jest, prawda? To jest jedna, jeśli chodzi o taką tragedię, o takie wydarzenia, no to wtedy działa się wspólnie. To nie ma innego wyjścia i takie zarządzanie było wprowadzone. Zatrzymaliśmy produkcję, natomiast pracowaliśmy na zmiany nie na produkcji, tylko przy wałach właśnie. I tutaj na pewno dyscyplina, zaangażowanie wszystkich pracowników tych zakładów, jak również mieszkańców osiedla, no było niesamowite. To dzień i noc przy takiej organizacji, którą przenieśliśmy z czystej produkcji na właśnie te działania obrony wałów, no to na pewno pomogło, bo ta organizacja była taka czysto produkcyjna, wiadomo było, gdzie jest brygada, wiadomo było, kto dowodzi. W związku z tym to zarządzanie w tym przypadku kryzysowym, no niesamowicie się sprawdziło, jeśli chodzi w ogóle o zarządzanie produkcją czy zarządzanie zakładami.
ten heroiczny bój, można powiedzieć, powiódł się w pełni. Huta została obroniona, ale konsekwencją tej walki była decyzja o wybudowaniu nowego zakładu, niestety nie przy obecnej hucie w Sandomierzu, ale w zakładzie w Chmielowie, prawda? Tak, to była taka bezpośrednia konsekwencja, bo faktycznie w maju 2010 roku mieliśmy już gotowe plany inwestycyjne właśnie na tym terenie, gdzie jest dzisiejszy zakład Pilkington Polska i Pilkington Automotive. Po tym wydarzeniu decyzja była dosyć szybka. Nie tutaj, musimy znaleźć nowe miejsce. Rozglądaliśmy się w Sandomierzu. No niestety lokalizacja, czy proponowane lokalizacje ze względu na położenie wśród domków jednorodzinnych, czy bloków, czy dostaw mediów, no nie było to coś, co było takie, powiedziałbym, jednoznaczne do przyjęcia. Natomiast Chmielów i te tereny właściwie z pełnym zapleczem medialnym, bo to było niezwykle istotne, jak również terenem w specjalnej strefie ekonomicznej, no i położonym oczywiście na górce. Wspomniał Pan o swojej działalności społecznej. Ja zaliczyłbym do takiej działalności społecznej Pana i kierowanych przez Pana zakładów także sponsoring imprez kulturalnych, drużyn sportowych. Proszę wspomnieć, jakie dziedziny życia Państwo wspieracie jako tak wielki zakład produkcyjny? No, są pewne wydarzenia, które na stałe wpisały się do naszego kalendarza. Szczególnie tutaj myślimy o tych ośrodkach, czy tych wydarzeniach, które dzieją się w Sandomierzu, w Tarnobrzegu i w Nowej Dębie, no bo tutaj jesteśmy zlokalizowani, tutaj działamy. Takie sztandarowe wydarzenia, no to Festiwal Muzyki w Sandomierzu, to Festiwal Filmów Niezwykłych w Sandomierzu, czy w tym roku odbywający się również także w Tarnobrzegu. W Tarnobrzegu, no to jest drama teatralna, jest Satyr Blues. W Chmielowie, czy właściwie w Nowej Dębie, wspieranie różnego rodzaju działalności kulturalnej, a dosyć aktywna jest tam właśnie ta działalność kulturalna. No ale oprócz kultury, no to również sport, to piłka ręczna w Sandomierzu, to koszykówka i tenis stołowy w Tarnobrzegu, to również sporadycznie piłka nożna w Nowej Dębie. No ale też pamiętamy o tym, że są tutaj ludzie, są szpitale i wspieranie również wyposażenia szpitali i w Sandomierzu, i w Tarnobrzegu, i w Nowej Dębie. No to są takie chyba najgłówniejsze, chociaż muszę powiedzieć, że też mocno na sercu nam leży działalność w sferze osób niepełnosprawnych. I warsztaty terapii zajęciowej we wszystkich tych miejscach też są przez nas mocno wspierane. No, szacunek dla ludzi, którzy się tym zajmują, którzy to prowadzą, którzy chcą pomóc tym osobom, które są w jakiś sposób upośledzone. Zatrudniacie Państwo 2200 osób w obu zakładach produkcyjnych w Chmielowie i w Sandomierzu, produkując 8 milionów szyb samochodowych rocznie. Ale te 2200 zatrudnionych pracowników to nie wszystko, to nie wszyscy ludzie, którzy w obu tych miejscach pracują, prawda? Tak się składa, że od lat takim pojęciem, ale też nie tylko pojęciem, ale praktycznym zastosowaniem to jest outsourcing. Czyli współpraca z firmami, które się specjalizują w pewnych procesach i na stałe powinny robić to lepiej niż my to robimy. Myślę tutaj o transporcie wewnętrznym, myślę tutaj o ochronie zakładów, myślę tutaj o utrzymaniu czystości. To jest właściwie kiedyś, jeszcze w dawnych organizacjach były to normalne służby zakładów pracy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że około 600 osób jest jeszcze w tych firmach na stałe wokół obu tych zakładów. Panie prezesie, nasz program nosi tytuł Pytamy Wprost. Nie mogę więc nie zapytać o to, co się przewija w dyskusjach internetowych. Mówiąc wprost, czy płace w Pilkingtonie nie mogłyby być wyższe? Możemy tak powiedzieć, że płace zawsze mogą być wyższe. I jeśli patrzymy na historię naszej firmy od 1998 roku, to nie było takiego roku, nawet 2008-2009 w największym kryzysie, kiedy nie było wzrostu płac czy podwyżek. Oczywiście
zmiany płacowe są zdecydowanie związane z tym, co się dzieje na rynku. Co się dzieje w branży i co się dzieje na rynku. Płaca ma funkcję motywacyjną, na pewno, ale ma również funkcję kosztową. Udział płac w kosztach w przeciągu tego okresu czasu, kiedy istniejemy, wzrósł z liczby kilku procent do 15% dzisiaj. W związku z tym te proporcje kosztów wyraźnie widać, że się zmieniły. Ostatnie lata, z uwagi na to, co się dzieje na rynku pracy, no bo my po prostu reagujemy na to, co się dzieje na rynku pracy, spowodowały to, że te podwyżki były dużo wyższe niż to, co było związane z inflacją, niż to, co było związane ze średnimi podwyżkami. Ja sądzę, że taką miarą tego, czy jest właściwie, czy nie jest właściwie, to jest na pewno kwestia fluktuacji, kwestia odejść z firmy i braku przyjść do firmy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że po pewnym okresie zawahania, który dotyczył nie tylko naszej firmy i nie tylko tego regionu Polski, w większym stopniu dotyczył firm, które działają na zachodzie Polski, gdzie fluktuacja raczej zwiększała się i poziom poniżej 10% jest rzadko spotykany, to muszę powiedzieć, że my nie plasujemy się gdzieś albo w ogonie, albo w szpicy tej klasyfikacji. Obserwujemy to, co się dzieje na rynku. Pracowników zatrudniamy. W zeszłym roku zatrudniliśmy około 400 osób. Oczywiście, ale sporo też odeszło. Tak, to jest związane właśnie z tą fluktuacją, ale to nie znaczy, że pracowników nie przyciągamy. Netto to było około 100 osób, które żeśmy zatrudnili. Czyli można powiedzieć, że no to wszystko zależy od punktu widzenia. Na pewno są osoby, które będą narzekać, no bo zawsze tak jest. Szczególnie jeśli się czyta internet, to ja przynajmniej nie spotkałem się czytając o różnych zakładach, nie tylko o swoim, z pozytywnymi opiniami. A no tak, no to też jest specyfika internetu. Panie prezesie, obiecałem naszym widzom, że zapytam o ten innowacyjny klaster wschodni Sojuszu Motoryzacji. Co to jest? Z czym to się je? No więc 5 lat temu zdecydowaliśmy, bo jest to grupa osób, które zarządzają dużymi firmami motoryzacyjnymi w tym terenie, takimi jak Kirchhoff w Mielcu, takimi jak Federal Mogul w Gorzycach, takimi jak teraz Superior Industries w Stalowej Woli, czy wtedy Uniwills w Stalowej Woli. Działamy tutaj, jesteśmy tutaj, ale oprócz tych działalności kulturowo-sportowych, sponsorowaniem, uważamy, że powinniśmy wpływać również na poziom kultury technologicznej, kultury organizacyjnej, w szeroko pojętym systemie gospodarczym. Skupiliśmy się na branży motoryzacyjnej, bo to nas najbardziej interesuje. Powołaliśmy stowarzyszenie, które wtedy na etapie tworzenia, oprócz tych dużych firm, jeszcze przyciągnęło dwie uczelnie, Politechnikę Rzeszowską i AGH Krakowskie. A oprócz tego instytucje otoczenia biznesu, takie jak Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego. W tym gronie założyliśmy stowarzyszenie. Dzisiaj to jest 30 różnych instytucji, różnej wielkości i te duże firmy, które rozpoczęły działalność, ale również i średnie firmy, i małe firmy, na zasadzie właściwie takiej kooperacji między sobą. To, co przez te 4 lata od momentu zarejestrowania wypracowaliśmy, to takie fundamenty właśnie związane z przekazywaniem best practice, czy najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy, w zakresie narzędzi poprawiania procesu produkcyjnego, w zakresie poprawy jakości, w zakresie współpracy, jeśli chodzi o kadry. Jednym ze sztandarowych naszych programów, który uruchomiliśmy we wrześniu ubiegłego roku, do września przyszłego roku potrwa, to jest program PAMISZ. Podkarpacka Akademia Motoryzacji, Inwestycyjne Szkolnictwo Zawodowe. To jest odpowiedź na to, co się dzieje na rynku pracy, jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe. Dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj honorowy obywatel miasta Tarnobrzega, pan Ryszard Jania, prezes Automotive Poland. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.